Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na kolejnym odcinku Byl Talks. Nazywam się Anna Maria Stolarek, jestem dyrektorką Fundacji imienia Heinricha Bylla tutaj w Warszawie, a moim gościem dzisiaj jest pan Piotr Laskowski. Serdecznie witamy. Dzień dobry, bardzo Dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie. Bardzo się cieszymy, że pan przyjął zaproszenie. Historyk idei i pedagog, pracuje w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, jest autorem wielu publikacji poświęconych pedagogice i edukacji. Jest także współtwórcą, i dlatego też dużo warszawiaków i warszawianek pana znają, współtwórcą i pierwszym dyrektorem wielokulturowego liceum humanistycznego w Warszawie imienia Jacka Kuronia. Zgadza. I jest kierownikiem pracowni badań nad historią i tożsamościami środowiska LGBT+. Dlaczego powstała taka pracownia, po co i dlaczego jakby pokazywać tożsamość i historię jednej wybranej grupy społecznej? No tak, pewnie odpowiedź jest wielowątkowa, no ale pierwsza rzecz, no to jest taka, że mamy do czynienia z grupą, która podlega systemowej dyskryminacji i opresji w dzisiejszej Polsce, nasilającej się zresztą w ostatnich latach, ale no właściwie trwającej nieprzerwanie no od 89 roku, a w zasadzie wcześniej, prawda? Ale ten przełom roku 89 nie przyniósł w tej mierze żadnego przełomu. A więc grupą opresjonowaną, a zarazem bardzo silnie stereotypizowaną, to znaczy właściwie grupą, o której ludzie nic nie wiedzą. Poza mimo, różnymi... że każdy o niej mówi, coś ma do powiedzenia. Oczywiście, na temat tak. Tej grupy. No i wokół której życia, prawda, narasta strasznie dużo fałszu, stereotypów i tak dalej, i tak dalej. I jeszcze na dodatek grupą, która socjologicznie jest trudna do zbadania, w takim sensie, no że. Prawda, na takie klasyczne metody socjologiczne, gdzie mamy jakąś próbę, którą sobie losujemy i tak dalej, no w tym wypadku nie są do zastosowania, bo no nie mamy baz osób szczęśliwie, od razu to powiem, że nie jest to wezwanie do ich tworzenia, nie mamy baz osób LGBT+, no i w tym sensie potrzebne jest, prawda, jakiś rodzaj wymyślenia, jak dotrzeć do tej grupy, jak ostatecznie właśnie te badania. To jest też taki śliski termin, bo one zakładają jakąś hierarchiczną pozycję i takie uprzedmiotowienie osób badanych, więc być może mniej tu chodzi o badanie, a bardziej chodzi o wykorzystanie tej akademickiej ramy do tego, żeby dać możliwość, dać tym osobom możliwość przemówienia własnym głosem, powiedzenia tego, co jest dla nich ważne, opowiedzenia o swoim życiu, no po to, żeby ostatecznie zerwać tę taką zasłonę fałszu i milczenia, prawda, która tę grupę ukrywa. Ja tak cały czas mówię tę grupę, a oczywiście pewnie należałoby powiedzieć, że to jest też moja grupa, więc w tym sensie oczywiście chodzi mi też o moją społeczność, prawda, która jak mówię, której sytuacja w Polsce jest, wydaje mi się, dramatyczna i wydaje mi się, że z tego, co udało nam się uzyskać, ale też z tego, co robi bardzo wiele wspaniałych organizacji, aktywistów, aktywistek, osób aktywistycznych, no to wszystko składa się, prawda, na obraz z jednej strony niezwykle trudny, z drugiej strony no też na obraz jakiegoś chyba przełomu, który się teraz dokonuje. I rozumiem, że zaraz będziemy mówić o naszym wspólnym projekcie, który pewnie jakoś w istotnym momencie też się pojawił. No ale tak, więc w tym sensie chodzi o to, żeby jakoś stworzyć przestrzeń do opowiadania, do mówienia, do rozumienia po prostu osób LGBT+, i do przełamania tego fałszu,
okrutnego i takiego cynicznego i bezczelnego politycznego fałszu, który jakby okrywa życia. A od kiedy funkcjonuje pracownia? Pracownia jest młodziutka, ona istnieje od 2019 roku dopiero, więc właściwie ten projekt, o którym będziemy głównie mówić, jest pierwszym dużym projektem. Obok tego dzieją się różne mniejsze rzeczy, no bo właśnie nas interesuje i jakaś taka współczesność i socjologiczna, powiedzmy, sytuacja tej grupy. Ale też interesuje nas, a może mnie szczególnie, bo ja jakoś zajmuję się historią, więc interesuje nas też przeszłość, która jest ważna, no właśnie, znowu, i z takiego powodu, żeby przełamać taki niekiedy pojawiający się argument, jakby, prawda, te osoby LGBT+, pojawiły się nagle, prawda, podczas kiedy istnieją od zawsze, od kiedy istnieje społeczeństwo ludzkie, od wtedy i my istniejemy. No i w jakimś sensie, prawda, taki rodzaj spojrzenia na tę historię, która nie przemilcza istnienia osób LGBT+, jest bardzo ważny dla zwłaszcza młodych ludzi żyjących dzisiaj i odkrywających swoją seksualność i swoją tożsamość. No bo tak naprawdę, dobrze jest zdać sobie z tego sprawę, to wszystko, co jest im prezentowane w szkole, prawda, jako stan wiedzy humanistycznej, właściwie jest nie o nich. To znaczy, to jest jakby taka opowieść, w której w ogóle oni nie mogą znaleźć dla siebie miejsca, prawda? Taka opowieść, z której te osoby nieheteronormatywne zostały absolutnie usunięte, prawda? Więc chodzi o to, żeby je przywrócić, aż temu przywracaniu z kolei no, towarzyszy bardzo wiele różnych problemów metodologicznych, no na przykład związanych z tym, że w ogromnej części epok historycznych te osoby nie mogły mówić śmiało własnym głosem. Pytanie jest również, no ale to może o tym jeszcze będziemy mówić, prawda, o to, no czy nasze współczesne kategorie opisu są adekwatne dla epok wcześniejszych, kiedy inaczej myślano o ludzkiej seksualności. Ta perspektywa historyczna też to pozwala nam zobaczyć, że pewien typ myślenia o seksualności, który dzisiaj wydaje nam się całkowicie naturalny, prawda, i właśnie jakoś tam bezalternatywny, on jest historycznie wytworzony. W różnych epokach historycznych, nawet na europejskim zachodzie, a co dopiero poza Europą, w Persji, w Indiach itd., itd., bardzo różnie myślano o ludzkiej seksualności, bardzo różnie definiowano płciowe podziały, więc to wszystko, to takie spojrzenie w przeszłość pozwala nam zobaczyć, że my jesteśmy tylko w pewnym historycznym momencie, i że wszystko, co określa dzisiaj nasze życie, jest przedmiotem refleksji, zmiany krytycznej, krytycznego namysłu itd., itd. Wspomniał Pan nasz wspólny projekt, czyli projekt pracowni badań nad historią tożsamościami LGBT+ i naszą fundację imienia Henryka Bylla. To są pamiętniki osób LGBT. Ten plus jest LGBT tam ważny, bo plus, przepraszam, pamiętniki osób LGBT+, był to rodzaj konkursu, który rok temu ogłosiliśmy. Półtora roku temu. Żeśmy go rozstrzygnęli. Tak. I zgłosiło się bardzo dużo osób, podzieliło się swoim życiem, swoimi bardzo osobistymi historiami, bardzo wzruszającymi historiami. Było to ponad 180 pamiętników różnej długości. Jaki obraz? Pan przeczytał wszystkie. Część z nich zostanie wydana, część z nich zostanie tylko w pracowni. Jaki obraz wyłonił się właśnie tej społeczności LGBT na podstawie tych pamiętników? Bardzo, tak jak mówię, pamiętniki, czyli bardzo indywidualne historie, bardzo osobiste historie. Tak, a rzeczywiście składające się chyba na jakiś, znaczy jakiś tam uogólnień można chyba dokonywać, choć no zawsze trzeba być właśnie dość ostrożną osobą, kiedy się takie uogólnienia czyni, bo każda z tych historii jest jakoś osobna. Tak, no to jest właściwie obraz taki wielowątkowy. No to znaczy z jednej strony też pewnie trzeba powiedzieć, że trochę niechcący. Trafiliśmy w bardzo specyficzny i bardzo szczególny moment. Bo kiedy wymyślaliśmy ten konkurs i ogłaszaliśmy go i ogłaszałyśmy w pracowni, no to chyba, co prawda moje koleżanki i koledzy twierdzą, że się wszystkiego spodziewały i spodziewali, więc może powiem o sobie. Ja się nie spodziewałem tego, co stanie się w kampanii prezydenckiej. To znaczy mogłem się spodziewać pewnej skali, pewnych wykwitów, ale na pewno właśnie nie tej skali, prawda? No i w związku z tym ten konkurs został ogłoszony w maju 2020 roku.
No a zaraz potem, prawda, najpierw wydarzyła się kampania prezydencka, a potem wydarzenia sierpniowe, czyli wydarzenia tej nocy 7 sierpnia, no, które pewnie skłonny byłbym definiować w kategoriach takiego policyjnego pogromu. I to wszystko no, niewątpliwie stworzyło jakąś istotną sytuację, taką szczególną sytuację, w której te pamiętniki były pisane. Te pamiętniki głównie były pisane latem i wczesną jesienią 2020 roku. W ogromnej mierze były pisane od początku do końca w związku z tym naszym konkursem, choć niektóre osoby wcześniejsze swoje zapiski i wcześniejsze notatki włączyły jakby w ten zapis. No ale w każdym razie wydaje się, że my mamy po prostu jakieś takie zdjęcie fotograficzne w bardzo istotnym, mi się wydaje, że bardzo też przełomowym momencie w życiu społeczności osób nieheteronormatywnych w Polsce. No to znaczy takiego ujawnienia się w całej pełni tej przemocy państwowej i takiej pogardy, tej potwornej, takiej straszliwej pogardy politycznej, polityków wobec osób nieheteronormatywnych, ale zarazem w związku z tym chyba kresu takiej nadziei, że jakoś to będzie, że to się stopniowo i ewolucyjnie ta emancypacja się dokona, prawda? Że ostatecznie przecież, jeśli dokonało się na Zachodzie, to musi też tutaj, że trzeba, prawda, trochę może czasu więcej. Tak, że trzeba czasu, że trzeba cierpliwości, że trzeba tak łagodnie coś tłumaczyć i dyskutować. To znaczy, ta strategia jakoś okazała się wobec tego wybuchu, tej erupcji, jak mówię, i pogardy, i przemocy, i jakiegoś takiego niebywałego zupełnie okrutnego cynizmu tej klasy politycznej, no jakoś bardzo zawodne, prawda? Więc te głosy, które do nas dotarły, to są głosy dokładnie z tego momentu i pewnie one będą stanowić też bardzo istotny dokument taki historyczny, to znaczy świadectwo pewnego momentu. Natomiast oczywiście, ponieważ te opowieści są opowieściami takimi autobiograficznymi, to znaczy osoby opowiadają właściwie całe swoje życie, niekiedy krótko, niekiedy długo, niekiedy koncentrując się na jakichś elementach, niekiedy no właściwie tak przechodząc przez kolejne etapy swojego życia, no to rzeczywiście widzimy też coś więcej, to znaczy widzimy, jak wygląda dorastanie, dojrzewanie, odkrywanie siebie, poznawanie siebie, rozumienie siebie w Polsce początku XXI wieku. I rzeczywiście w tym obrazie, no właściwie wszystkie te takie instytucje społeczne, poczynając od rodziny, przez szkołę, no ja już nie mówię o tych mediach i klasie politycznej, prawda, one okazują się jakoś w najlepszym razie niewydolne, no a w najgorszym właśnie przyczyniają się do tego nieszczęścia. Oczywiście to różnie, no oczywiście niezwykle istotną rolę odgrywa Kościół katolicki. Myślę, że to po prostu dokumenty no, mówią nam jakąś bardzo istotną prawdę o tym, jaką rolę odgrywa Kościół w społeczeństwie polskim, jak bardzo niszczącą. W istocie trzeba powiedzieć, to zabrzmi jak żart, ale to w ogóle nie jest żart. Nie ma bardziej antyrodzinnej instytucji w tym kraju niż Kościół. To znaczy tak naprawdę to, co rozbija rodziny, i to z bardzo wielu opowieści wynika, rozbija rodziny młodych osób LGBT+, to jest nauczanie Kościoła, ponieważ jakby taka domyślna i można powiedzieć nawet jakoś intuicyjna akceptacja, no i miłość, prawda, tych rodziców i osób, które te rodziny tworzą, jest absolutnie wytłumiana przez tę kościelną propagandę. No i nagle się okazuje, że te młode osoby, prawda, no, nie znajdują drogi do porozumienia z własnymi rodzicami, właśnie dlatego, że tam jest ten rodzaj takiej, jak mówię, skrajnie antyrodzinnej ideologii przemycanej pod płaszczykiem ideologii rodzinnej. Ale jest też druga część tego obrazu i ona mi się wydaje szalenie ważna, bo też jest chyba bardzo istotne, żeby nie dopuścić do takiej, i myślę, że na tym bardzo też osobom autorskim zależy, żeby nie dopuścić do takiej wiktymizacji. Mhm. To znaczy, że tam nie chodzi o to, żeby przedstawiać się jako ofiary. I to jest rzeczywiście jakaś, to jest prawie 200 historii walki o siebie. Bardzo niełatwej, często narażonej na jakieś upadki, ale jednak jakiejś pięknej, zdeterminowanej. Tam są historie niezwykłej solidarności międzyludzkiej, wsparcia, opieki.
też jakiegoś starania się, żeby to życie, żeby siebie w tej strasznej sytuacji też nie samoakceptacji, zatracić. Tak, dochodzenia do samoakceptacji. Jaki cel ma być osiągnięty właśnie tymi pamiętnikami? Bo przedtem rozmawiając wspomniałam odwiedziny u rodziny, która mi powiedziała, no wiesz, kiedyś tego nie było, to jest taki argument, który się często słyszy, i czemu oni się tak chcą wyróżniać i być eksponowani, i żeby o nich, zawsze tak o nich rozmawiano, po co te marsze równości? Jakoś tak inni też żyją i nie eksponują swojej seksualności na zewnątrz, po co to wszystko? Tak mówię teraz vox populi, że tak powiem, parafrazując. Tak, to są dwie sprawy, prawda, no ten wątek takiego afiszowania się, prawda, czy eksponowania. No to jest prosta rzecz, do której nawet te pamiętniki nie są tak bardzo potrzebne, prawda? To znaczy po prostu osoby spełniające normę, heteronormę, nie zdają sobie sprawy z tego, jak bardzo wiele rzeczy jest dla nich przezroczystych, prawda? To znaczy coś, co te osoby uważają za taką rzecz, no właśnie, która nie jest żadną deklaracją, dlatego że nie zwracają na to uwagi, nie muszą o tym myśleć, prawda? Dla osób nieheteronormatywnych no jest sprawą, która musi podlegać ukryciu, ponieważ każde, znaczy musi. Jeżeli by przyjąć ten pogląd, prawda, społeczeństwa większościowego, to musiałyby one być ukryte, ponieważ wszystko jest afiszowaniem się. Innymi słowy, jeśli rozmawiamy o wakacjach i ktoś mnie zapyta, jak spędziłem wakacje, to jeśli powiem, że spędziłem je ze swoim chłopakiem, to już się afiszuje. A nikt oczywiście nie pomyśli, że jak opowiada o mężczyzna opowiada, prawda, o wakacjach z żoną, to się afiszuje. Nie, to jest normalna opowieść o wakacjach, prawda? I tak dalej, to znaczy w istocie jak mówię, na poziomie szkolnym, znowu, to co wydaje nam się takim obiektywnym, historycznym na przykład programem, czy literackim programem, jest w istocie, ma pewne założenia, które są dla osób heteronormatywnych przezroczyste, bo im się wydaje, że inaczej być nie może, a dla osób nieheteronormatywnych są absolutnie przemocowe. Prawda? Na przykład w związku z tym, że nie możemy się dowiedzieć o biografii Marii Konopnickiej, ale również ze względu na to, że no, doświadczenia takich zwykłych osób nieheteronormatywnych, bo jeszcze czasem przebije się jakiś wielki artysta, częściej niż wielka artystka, prawda? No choć też pewnie te wątki biograficzne będą tam wytłumione, prawda? Natomiast no właśnie cała ta wielka historia, ogromna historia ludzi, którzy po prostu żyli, budowali ten świat, tworzyli go swoją pracą, wykonywali wszelkie możliwe prace, byli piekarzami, byli szewcami, prawda, ale i mistykami, pisarzami itd., itd., pisarkami, ona znika z tego programu, prawda, i w tym sensie, i teraz, czy przywrócenie tej części ludzkiej historii jest jakimś afiszowaniem się, czy jest po prostu opowiedzeniem prawdy o tej historii, tak? Prawdy o części, która została wykluczona. Więc w tym sensie, no właśnie, cały ten taki język, ja rozumiem, że on się pojawia, on się rzeczywiście pojawia, prawda? No ale on właśnie wynika z tego, że to nie jest tak, że żyjemy w społeczeństwie, które zapewnia wszystkim widzialność, wszystkim możliwość swobodnego życia, możliwość mówienia o sobie, prawda? Jakkolwiek niekiedy myśli, że tak robi. I stąd być może ta właśnie takie słowa. Wspomniał Pan, wspominaliśmy o rzeczywistości społecznej, w którym żyją osoby nieheteronormatywne. Jest to rzeczywistość, która naprawdę nie jest różowa. Z jednej strony politycy, którzy używają homofobii i mowy nienawiści i dehumanizacji tej grupy społecznej do swoich politycznych celów. Wspomniał Pan też to, co słychać z ambon kościelnych, co nie jest miłością bliźniego, tylko dokładnie odwrotność tego. Niektórzy z autorów, autorek pamiętników pozostali anonimowi ze względu, bo obawiając się dalszych represji, obawiając się też problemów. Tak się zastanawiam, bo mówił Pan o historii osób LGBT+ w Polsce. Historia osób LGBT+ w Polsce to też historia homofobii w Polsce. Skąd ta homofobia się bierze? Skąd bierze się ten rodzaj nienawiści wszystkiego, co inne? Tak bym to może określiła, bo to nie tylko dotyczy teraz środowiska LGBT+, ale też innych środowisk, które nie są normatywne w pewnym tego słowa znaczeniu.
Jak to wyglądało właśnie, wspomniał Pan rok 89, że tutaj jest jakiś przełom, jakaś cezura, bo to nie tylko politycy partii rządzącej są politykami i polityczkami, którzy wypowiadają się homofobicznie, to też politycy opozycyjni w przeszłości, którzy też nie pokazali się z najlepszej strony. Tak, no ten 89 rok, on oczywiście nie jest cezurą w homofobii, raczej ja go tak podałem jako taką cezurę, no właśnie być może nadziei, prawda? To znaczy, że po 89 roku możliwe było sformułowanie jakiegoś takiej wizji czy takiej nadziei, no że teraz, prawda, wejdziemy na tę drogę postępującej akceptacji. Jeszcze lata 90. właśnie wydaje mi się upłynęły w takim, prawda, no przekonaniu, że stopniowo to się będzie, ta akceptacja się będzie dokonywać, prawa będą zdobyte i tak dalej, i tak dalej, to no oczywiście jakieś takie właśnie głębokie tąpnięcie przyniósł ten początek lat 2000, no i rzecz, która już chyba nie jest tajemnicą, bo prezydent Aleksander Kwaśniewski to wypowiedział, no czyli ten po prostu sojusz z Kościołem, to znaczy Kościół poprze referendum akcesyjne, ale władze polityczne nie będą, wyciszą wszelkie kwestie dotyczące praw kobiet i właśnie praw osób LGBT+. No to mi się wydaje jakiś węzłowy i niezwykle ważny w historii moment. Wcześniejszy to jest oczywiście wycinanie gwarancji praw z projektu konstytucji, tej konstytucji z 97 roku. Tu skądinąd Aleksander Kwaśniewski jest akurat jaśniejszym bohaterem, ponieważ ten projekt, który on pozostawiał w 95 roku, takie zapisy miał, a Tadeusz Mazowiecki je bardzo starannie wykreślił z projektu tej konstytucji. No więc ten upadek nadziei się przez lata 90. i 2000 dokonywał, ale oczywiście ta homofobia jest starsza, prawda? Generalnie w ogóle historia takiego ruchu na rzecz praw osób LGBT+, w Polsce, no zaczyna się od straszliwej akcji Hyacynt, prawda, przeprowadzonej w połowie lat 80. przez Służbę Bezpieczeństwa poprzedniego reżimu. Skądinąd, żeby właśnie pokazać, że pewne ciągłości istnieją mimo przełomów, akta tej akcji są cały czas, nie wiadomo do końca, co się z nimi dzieje. Mhm. Gdzie one są? A może co się robi z tym zbiorem? Pan dwa zdania powiedzieć o tej akcji Hyacynt? No tak, ta akcja Hyacynt to była akcja, której ofiarą padło kilkanaście tysięcy homoseksualnych mężczyzn, no, która po prostu była akcją zatrzymywania i poddawania niezwykle upokarzającym procedurom przesłuchania, szantażowania, prawda, przez Służbę Bezpieczeństwa ich. Zorganizowana z polecenia ówczesnego ministra spraw wewnętrznych Czesława Kiszczaka i w wyniku tej akcji no, powstało po prostu kilkunastotysięczne archiwum teczek, indywidualnych, osobowych teczek tych osób. No? Co się stało z tymi teczkami, nie jest do końca jasne. One nie stanowią jednego zbioru. Wedle to wszystko jest owiane mgłą tajemnicy, to znaczy czynniki rządowe generalnie się nie wypowiadają na ten temat. Ile z tych teczek jest nadal operacjonalizowanych przez polskie służby? Czy jakieś zostały zniszczone? Dlaczego nie zostały zniszczone wszystkie? Gdzie one się znajdują? Wiemy, że one nie tworzą jednolitego zbioru, bo to jakoś zostało ujawnione. No więc, prawda, cały czas żyjemy też z tym dziedzictwem tej akcji. No a zarazem właśnie w oporze, prawda, to zawsze ta historia, no pewnie każdej mniejszości, ale w związku z tym też mniejszości LGBT+, to jest historia prześladowania i oporu, prawda? No więc no właśnie ta pierwsze zorganizowane formy ruchu powstały właśnie z takiej niezgody na to, co się właśnie wówczas podczas tej akcji działo, prawda? Ona skatalizowała powstanie takich form heroicznie zakładanych, no właściwie przez pionierów emancypacji. No więc, no jest tak, taka to jest historia. No a pytanie skąd homofobia? No ono jest, pewnie moglibyśmy i mogłybyśmy długie seminaria na ten temat, prawda, prowadzić. Akurat w kraju, który uważa się za kraj tolerancyjny, chętnie powołuje się na XVI wiek otwartego kraju, który przegarniał inne mniejszości, czy religijne, czy
czy inne. Także to tak zastanawia, jak z tak tolerancyjnego, czy uważającego się za tolerancyjny kraj, zrobił się kraj dość zamknięty. Pytanie po pierwsze jest o status tego mitu, prawda, i na ile to jest jednak jakiś opis rzeczywistości, a na ile od początku do końca mit tej Polski tolerancyjnej, czemu ostatecznie ten mit służy, prawda, jakim praktykom dzisiejszej władzy. No tak, no pewnie tych czynników, jakoś trudno mi jest odpowiedzieć na to pytanie, bo tych czynników jest pewnie szalenie dużo. Niektóre są specyficznie polskie, niektóre, jak mi się wydaje, są szersze, prawda, i wiążą się w ogóle z jakimiś szerszymi procesami, no takiej modernizacji, też kapitalistycznej modernizacji, regulacji seksualności, która się dokonuje jednak w tych społeczeństwach nowożytnych, europejskich, prawda, od epoki klasycznej, od XVII, na pewno w XIX wieku znajduje jakiś taki szczególny rodzaj intensywnego nasilenia. No właśnie, a do tego pewnie są jakieś takie rzeczy specyficznie polskie, no związane po prostu z jakąś polską konstrukcją narodu. No, która ma genderowy wymiar. No nie przypadkiem ci rządzący tego słowa gender nie lubią, bo ten gender po prostu obnaża pewne struktury myślenia, które są konieczne dla utrzymania hegemonii politycznej. No po prostu ten naród jest męski, heteronormatywny, prawda? W związku z tym, no właśnie przy takiej konstrukcji narodu osoby nieheteronormatywne, no jakby naruszają też taką narodową oczywistość, narodową spójność, prawda, i z konieczności lokują się, czy muszą być lokowane jakby na zewnątrz tej takiej bardzo specyficznie wytworzonej męskiej wspólnoty, prawda, no która właśnie, tu jeszcze można by, oj, strasznie daleko moglibyśmy iść, no ale w każdym razie, no która też musi się jakoś immunizować, prawda, tutaj bardzo dużo się plata takich dyskursów i taki właśnie dyskurs medykalizujący homoseksualność, który jest właśnie XIX-wiecznym dyskursem. I właśnie ten dyskurs takich męskich wspólnot wpisanych w tę tożsamość narodową. Pewnie musielibyśmy się i musiałybyśmy się jeszcze zająć różnicą między stosunkiem tego społeczeństwa większościowego do homoseksualności w zależności od płci, prawda, też do transpłciowości, która jest jeszcze inną kwestią, prawda? No ale powiedzmy, że najprościej rzecz ujmując, to co chyba możemy powiedzieć, że charakteryzuje społeczeństwo polskie dzisiaj, większościowe, w stosunku do mniejszości, no to jest rzeczywiście z jednej strony absolutna jakaś niezdolność do empatii? Tak, ale też w ogóle tak. I takiego słuchania, znaczy w ogóle skonfrontowania się z jakąś innością, inna niż ta właśnie, inną od tej wyobrażonej takiej wspólnoty narodowej, do której to społeczeństwo większościowe się zapisuje. A z drugiej strony właśnie nawet niezdolność do powiedzenia, do wypowiedzenia własnego okrucieństwa i własnej głuchoty, bo temu wszystkiemu towarzyszy właśnie ten mit otwartości, tolerancji, no w ogóle jak ta polskość jest taka otwarta i serdeczna, no i takie oczekiwanie związane z tym czegoś, co bardzo wspaniała grupa badaczek i badaczy w takim piśmie Studia Literaria i Historyka nazwała no, taką tożsamością sublokatora. To sublokatorstwo, to oczekiwanie sublokatorstwa to jest takie oczekiwanie, że mniejszość będzie siedzieć cichutko, jak sublokator, taki gość, prawda, w tym domu i będzie cały czas manifestować wdzięczność wobec gospodarza, że przyjął nas jako tego sublokatora tutaj. No i oczywiście dostosowanie do norm gospodarza, bo gospodarz, prawda, określa te normy. My właściwie jako sublokatorzy, ponieważ pozwala nam się tu żyć, prawda, no to już właściwie powinniśmy całkowicie z wdzięcznością się odnosić i właściwie wręcz wychwalać gościnność naszego gospodarza, prawda? Mógł zrobić gorzej, a nie zrobił źle, więc właściwie powinniśmy się w to wpisywać i opowiadać, jak to nam tu jest wszystkim cudownie, bo wszystko inne jest czarną niewdzięcznością, bo przecież jednak tu mieszkamy. No i właśnie to oczekiwanie, to takie wymuszanie kondycji sublokatorskiej na wszelkiego rodzaju grupach mniejszościowych,
Wydaje mi się, że to jest wspólne dla bardzo wielu mniejszości, niezależnie od tego, jakie jest kryterium wydzielenia tej mniejszości, jest jakąś taką bardzo istotną i bardzo specyficzną polską cechą, z którą cały czas się musimy mierzyć. Prawda? Nam nie wolno mówić, że jesteśmy jacyś, nam nie wolno mówić, że czegoś chcemy, nam nie wolno mówić, że o coś walczymy, bo to jest czarna niewdzięczność wobec polskiej gościnności, która od wieków, tak, tej Polski, która od wieków słynie z tolerancji właśnie i gościnności, teraz nie należy się stawiać, należy być wieczyście wdzięcznym i cichutkim i pokornym. Natomiast no, niewątpliwie jest tak, że że z punktu widzenia no właśnie tej takiej konserwatywnej, normatywnej, społecznej polskiej większości utrzymanie osób nieheteronormatywnych w milczeniu jest absolutnie fundamentalne, bo kiedy nas widać, to nagle się okazuje, że oni kłamią. W związku z tym, prawda, cała ta procedura zastraszania i właśnie takiego fałszowania tej rzeczywistości no, służy do tego, żeby jakoś podtrzymać ten stan, który jest stanem też dyscyplinowania społeczeństwa większościowego. I w tym sensie być może można powiedzieć, że ta emancypacja osób nieheteronormatywnych też jest jakąś emancypacją dla osób całkiem heteronormatywnych, przynajmniej od tej normy, prawda? To znaczy też otwiera jakieś pola możliwości i powoduje, że może niekoniecznie trzeba spełniać pewne modele męskości, prawda? Pewne modele właśnie funkcjonowania w tym świecie i jakoś pomyśleć o swoim życiu. Tak, tylko to jest też, też wchodzimy w system hierarchii również i zaczynamy o nich dyskutować. Hierarchii, jeżeli chodzi na przykład o patriarchat. Ja się zastanawiam, na ile społeczeństwo polskie, to trochę wybrzmiało w tym, co pan powiedział, na ile społeczeństwo polskie jest gotowe na tego typu dyskusje. No ja w dużych miastach jest jedna sprawa. Młodzież też jest jedna. Widzimy młodzież czy na paradach równości, czy widzimy, czy na strajkach klimatycznych. Ciężko jest pewnie w szkołach, myślę, że może w pana szkole jest troszeczkę inaczej, ale gdzieś tam na prowincji też znowu jest inaczej. Na ile tutaj jest rzeczywiście pole do dyskusji w tej ciężkiej atmosferze nasyconej nienawiścią i dehumanizacją, jeszcze raz podkreślę, pewnej grupy społecznej, bo ona naprawdę się odbywa. To jest nie... Ja bym powiedział, że ja mam dużo ufności wobec społeczeństwa, zero ufności wobec polityków. I wręcz ja chyba nawet nie kupuję tego takiego rozdziału, prawda, wielkie miasta, mniejsze ośrodki, to znaczy gdzieś mi się wydaje, to znaczy tak, po pierwsze wydaje mi się, że społeczeństwo jest bardziej gotowe niż politycy, tylko że właśnie, że ta gotowość, no że po prostu budowanie tej takiej ideologii nienawistnej, no po prostu służy politycznym celom, tak, i że jest jednym z fundamentów tej politycznej władzy, dlatego oni nie chcą z tego zrezygnować. Myślę, że w tym świecie społecznym, właśnie w społeczeństwie jest daleko więcej jakiejś akceptacji i takiej gotowości do akceptacji. Druga sprawa jest taka, że też myślę, że no właśnie, że tak naprawdę to zło zawsze idzie jednak, to znaczy ono jest produkowane przez tę elitę polityczną. I nie tylko zresztą polityczną, to znaczy, że też przez taką... No to się troszkę teraz zmieniło, ale właśnie tak się zmieniło, no po prostu właśnie zmieniło się w sposób dla mnie niesatysfakcjonujący. Chcę powiedzieć o mediach, prawda? To znaczy, że właśnie mi się wydaje, że w historii III RP media mają bardzo brudną kartę, to znaczy bardzo wiele na sumieniu, jeśli chodzi o jakby utrzymywanie, a wręcz umacnianie postaw homofobicznych. I jak mówię, że to się zmieniło w stopniu dla mnie mało satysfakcjonującym, to myślę sobie, że to się zmieniło dlatego, no, że ponieważ PiS jest tak jawnie homofobiczny, to media, które nie lubią PiSu, no to teraz czują, że jakoś muszą, prawda, być niehomofobiczne. Ale właśnie tam nie ma jakiegoś głębokiego zrozumienia. To znaczy to trochę jest właśnie w takiej logice, jak nie jesteśmy za PiSem, a właśnie jesteśmy silnie przeciw, to w związku z tym, że to jest w agendzie pisowskiej wysoko ta homofobia, no to my będziemy przeciw. To jakoś nie pomaga w takim, no nie wiem, pobudzaniu społecznego myślenia. No a właśnie, kiedy mówię, że to zło idzie od góry, no to znowu wydaje mi się, że to dotyczy bardzo wielu punktów. To znowu nie dotyczy tylko osób nieheteronormatywnych. Widzimy to kilkukrotnie, jeśli chodzi o na przykład stosunek Polaków do uchodźców, nie? Społeczeństwa polskiego do uchodźców. Znaczy w pierwszym momencie mamy taką odpowiedź serca,
a potem zaczyna się to młotkowanie od góry. No, widzimy teraz na granicy polsko-białoruskiej. Widzimy to dzisiaj, ale dokładnie to samo stało się w tym 2015 roku, prawda? Kiedy pierwsze badania opinii społecznej, jak mówię, one, no z badaniami to zawsze jest taki kłopot, że, no ale dobra, że pierwsze były takie, że właściwie ogromna większość osób w Polsce uważa, że należy pomagać, prawda? Należy przyjmować, należy pomagać. I dopiero potem pod wpływem tego idącego od góry, młotkującego przekazu, no oni zaczęli zmieniać zdanie. Wydaje mi się, że w jakimś sensie jednym z problemów polskiego społeczeństwa, ludzi w Polsce, może tak, jest taka niepewność własnych intuicji moralnych. Właśnie dlatego, że my jesteśmy w takim społeczeństwie bardzo hierarchicznym i ostatecznie też jako społeczeństwo wydaje mi się bardzo nieszczęśliwym. Ludzie nie ufają własnym intuicjom moralnym, które mają, takim własnym odruchom serca, bo dowiadują się z ambony, z trybuny sejmowej, z telewizji, że jest inaczej niż oni myślą. I mimo, że ich osobiste doświadczenia nawet niekiedy zaprzeczają temu, to wytwarza się ten taki przedziwny stan, w którym oni zaczynają reprodukować ten język płynący do nich z góry, no bo właśnie on ma jakieś takie cechy obiektywności, jakby tam była jakaś wiedza szersza, jakieś zrozumienie lepsze, co ja, Żuczek, mi się wydaje, wydawało może, że inaczej, prawda? Ale skoro wszyscy mówią, wszyscy znaczy właśnie telewizja, poseł, ksiądz, no to być może mi się źle wydawało. Więc w tym sensie się wydaje, że naszym problemem jest właśnie z jednej strony no właśnie taki brak odwagi ludzi do tego, żeby ostatecznie bronić tych swoich własnych przekonań, które niekiedy są dużo bardziej sensowne niż to, co płynie do nich z góry. No a z drugiej strony właśnie to, co się dzieje na górze, to, co jest produkowane przez te elity polityczno-kościelno medialne i co jest ostatecznie no po prostu straszliwe. Tylko ten przekaz zatruwa. On tak on bardzo powoli, niszczy, tak. Powoli, ale niszczy tkankę, że tak powiem, społeczną na długie, długie lata. Wiele osób nieheteronormatywnych opuszcza Polskę, bo boją się tutaj po prostu żyć. Boją się iść ze swoim partnerem, swoją partnerką na ulicy. Boją się mieć, nie wiem, gdzieś wpinkę w formie tęczy. Jak pan ocenia tę sytuację rzeczywiście w Polsce na dzień dzisiejszy? Tak, mi się wydaje tak, że sytuacja jest bardzo zła i to jest chyba oczywiste, bardzo, no fatalna zupełnie. Jeśli chodzi o te strefy wolne, no to jest rzeczywiście jakoś tam wstrząsające, że to w ogóle jest możliwe, prawda? I to absurdalne takie, prawda, to taka absurdalna opowieść, że przecież nigdzie nie jest napisane strefa wolna od LGBT, bo chodzi o ideologię, no to jest po prostu komiczne, znaczy właśnie byłoby tragiczne. Komiczne, gdyby nie było tragiczne, może tak, prawda. No i tak, i w ogóle, prawda, no nie wiem, jakieś zdanie sobie sprawy, że na terenie kraju, na którym, prawda, istniały w każdej niemalże miejscowości getta, nagle, prawda, 70 lat temu, nagle tworzy się ten taki pomysł strefy wolnej, no to jest jakieś wstrząsające dla mnie i w ogóle nie do wyobrażenia. I to jest, no rzeczywiście jakoś tam, no trudno sobie z tym poradzić. Z drugiej strony mi się wydaje, że właśnie, że jednak z jednej strony, no powstały, to znaczy, że ta społeczność LGBT jakoś tworzy pewne formy no takiego oporu i troski o siebie. A z drugiej, tak, i że one są jakoś heroiczne, są piękne, są niezwykle wartościowe i że to też jest jakieś dziedzictwo tego roku. To znaczy, że ta akcja jednak wywołała jakąś reakcję i że ta reakcja jest czymś bardzo wartościowym. Właśnie na bardzo różnych poziomach się to dzieje i projektów bardziej indywidualnych, i jakichś grup, i kolektywów, i że to ma ogromne znaczenie. I że w jakimś sensie być może coś z tego dobrego wyniknie. To znaczy, że takie zaostrzenie, którego jesteśmy świadkami, świadkiniami teraz w Polsce,
no trochę nie może pozostawić ludzi obojętnymi. To znaczy oni mogą być już albo po stronie oprawców, albo tych, którzy podlegają opresji, prawda? Nie można właśnie, nie ma już tej takiej platformianej magmy, tak? Tego, co było przez te 8 lat tych rządów Platformy, kiedy no niby nic się złego nie działo, ale też się nic dobrego nie działo. Wszystko to było takie zanurzane, prawda, w tej magmie. No nie było takiej jawnej przemocy państwa, ale bardzo dużo ukrytej przemocy państwa, prawda? To cały czas było. Było bardzo dużo pogardy i tak dalej, i tak dalej. Nic się nie zmieniało. A teraz w jakimś sensie to wyszło na wierzch. I teraz z jednej strony to jest bardzo trudne dla bardzo wielu osób, zwłaszcza bardziej delikatnych, bardziej wrażliwych, mniej skłonnych do podejmowania takiej aktywistycznej działalności. I w tym sensie chcę powiedzieć, że okrucieństwo tych władz, no to znaczy to są ludzie, którzy mają krew na rękach, naprawdę całkiem poważnie, to nie jest figura retoryczna. To są ludzie, którzy używają swojego politycznego stanowiska do tego, żeby zadręczyć innych ludzi, niekiedy na śmierć. I każda śmierć młodej osoby nieheteronormatywnej z powodu tej nagonki obciąża sumienia tych ludzi. I wydaje mi się, że to trzeba bardzo jasno powiedzieć. I w tym sensie nie ma w tym nic dobrego, prawda? A z drugiej strony być może właśnie dlatego, że to jest już na wierzchu, no to nastąpi jakiś ruch zmiany. To znaczy, no ja wierzę, choć być może jest to wiara naiwna, w to, że większość ludzi nie chcę być okrutnymi, nie chcę krzywdzić innych. I że często, jeśli krzywdzi, to dlatego, że nie wie, że krzywdzi. Teraz już nie ma takiej możliwości, żeby nie wiedzieć. To znaczy, albo przyczyniasz się do zadawania tej krzywdy, albo nie, albo stawiasz jej opór. No i chcę wierzyć, ale być może jest to wiara naiwna, ale chcę wierzyć, że większość ludzi po prostu nie chce tego. Prawda? To znaczy, że widzi, że nagle widzi skalę tego okrucieństwa, a z drugiej strony widzi osoby, które stawiają temu opór, no i że jakoś no taka podstawowa intuicja moralna jest taka, żeby być po stronie krzywdzonych, a nie po stronie krzywdzących. Ale ja bym chciała zakończyć optymistycznym jakimś akcentem, proszę. Ja wiem, że sytuacja jest poważna i wiem, że perspektywa krótkoterminowa przynajmniej nie jest jakaś bardzo dobra. Mam ale nadzieję, że ruszył już, tak jak pan powiedział, że ruszył jakiś taki pociąg, że ruszyły zmiany, których nie da się zatrzymać. To było to widać, jak ostatnia parada równości w Warszawie, ile było bardzo młodych ludzi, ile było rodzin z dziećmi. To nie były tylko osoby nieheteronormatywne, to była naprawdę duża część społeczeństwa i myślę, że to nie byli tylko warszawiacy czy warszawianki, czyli też byli ludzie z okolicznych miejscowości, małych miejscowości. Także ja mam nadzieję, że to jednak coś się zadziało. Ale co może, to by było tak moje ostatnie pytanie, co może możemy my jako społeczeństwo zrobić? Co, gdzie tu rola społeczeństwa w Polsce, czy społeczeństwa polskiego by była? Bardzo trudne jest doradzać społeczeństwu, ale jeśli chodzi o te parady, to ja bym powiedział też o tych arcylicznych paradach w innych miejscowościach niż Warszawa, oczywiście, prawda? Bo to jest też niesamowicie istotne, jeśli mamy kończyć optymistycznie, to jest niesamowite, prawda, w jak wielu miastach udaje się organizować marsze równości albo parady równości. I że one się tam udają i że one się tam dzieją i to jest absolutnie fenomenalne i fantastyczne. No a co my możemy robić? No tak, no mi się wydaje, nie jestem tutaj tak do końca, powiedzmy, no w takim może, no nie wiem, jakieś moje myślenie jest pewnie trochę obok takich podstawowych i głównych strategii emancypacyjnych, które są jakoś w Polsce próbowane. No ale mi się wydaje, że to, co jest istotne, to jest rzeczywiście taka społeczna samoorganizacja, tak? To znaczy jakaś próba wytworzenia społecznej, oddolnej, horyzontalnej alternatywy dla tego, co się dzieje na górze, to znaczy dla tych praktyk władzy, które zawsze będą używać wykluczenia i nienawiści jako czegoś, co je podtrzymuje. I w tym sensie ja akurat nie spodziewam się niczego dobrego po politykach. Nie spodziewam się oczywiście niczego dobrego po kościele, no to jest jasne. Natomiast no, wydaje mi się, że i gdyby udało nam się w tym kraju, który jednak
stworzył jakiś wielki ruch społeczny, jakim była Solidarność, prawda? Gdyby właśnie udało nam się no, jakoś przywrócić sens temu słowu Solidarność, prawda? Nie chodzi oczywiście o jakąś rekonstrukcję pewnego ruchu, który miał tam różne cele i skądinąd akurat w kwestiach genderowych był dosyć problematyczny, tylko właśnie o rozumienie, że świat możemy budować my, budować go razem i właśnie nie musimy być niewolnikami tych politycznych struktur, które są dla nas narzucane. To my razem możemy coś wytwarzać i że ostatecznie właśnie jakieś takie podstawowe nasze intuicje, że może będziemy potrafili żyć różniąc się i współpracując, właśnie jeśli nie będzie nas ta polityka zatruwać i nie będzie czynić z tego jakiegoś narzędzia panowania, no generalnie trzeba uwolnić się od władzy, mi się wydaje. Bo ostatecznie wszystko to służy, prawda, albo panowaniu, albo przynajmniej wytwarzaniu w tych, którzy są opanowani takiej perspektywy, no że ktoś jest jeszcze gorszy ode mnie, prawda? Ja może mam niedobrze, ale mogę jeszcze gardzić kimś innym. I gdybyśmy my się uwolnili od tej hierarchii, od tego właśnie od tej logiki panowania i władzy, i gdybyśmy zaczęli myśleć o sobie jako o ludziach, którzy z innymi ludźmi różnymi od nas mogą tworzyć jakoś ten świat, no to by było bardzo miło. I bardziej w kategoriach też chrześcijańskich bliźniego swojego. Tak, choć ja nie wiem, czy te kategorie chrześcijańskie są do odzyskania, prawda? Ale w kategoriach uniwersalnych. Ale powiedzmy, że jest w chrześcijaństwie pewien utracony przez Kościół katolicki w Polsce potencjał miłości bliźniego, który, no właśnie, nie wiem, czy jest do odzyskania, ale być może nie musimy się kochać, ale powinniśmy się respektować. Tak, myślę, że to... Ja bym nawet uważał, że możemy też być siebie jakoś ciekawi, możemy siebie się nawzajem sobą fascynować. To znaczy, że wiele jest właśnie takich dyspozycji i postaw w stosunku do drugiego człowieka, no, które właśnie nie są funkcjonalne wobec tego aparatu władzy. I dlatego ten aparat władzy jak może je wytłumia, a my możemy próbować ten świat organizować zupełnie inaczej, poznawać zupełnie inaczej. No, nie nawołujmy może do rewolucji, ale nawołujmy do odwagi cywilnej, bo to myślę, że to warto być proaktywnym i słuchać własnego kompasu moralnego. To jest coś, co... Na pewno, choć pewnie też jakiś rodzaj takiego właśnie radykalnego sprzeciwu tam, gdzie jest radykalne zło, nie jest niczym złym. Wydaje mi się, że to czasem jest potrzebne i że to też się jakoś... być może zadziało w tym 2020 roku i to dobrze, że się zadziało. No, że czasem po prostu już nie można tak patrzeć bezsilnie, prawda? Myślę, że to też jest jakiś problem nasz w Polsce, że bardzo często po prostu odczuwamy bezsilność i że zgadzamy się na różne rzeczy, bo nie czujemy jakiejkolwiek mocy sprawczej i siły, że możemy to zmienić. I że bezsilność też jest jakimś naszym problemem. Na pewno jest ona moim problemem. Często się z nią konfrontuję we własnym życiu. Piotr Laskowski, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję za rozmowę i zaproszenie.